Jakie decyzje podjąłby książkowy Geralt w pierwszym Wiedźminie? Poszedłbym na piwo. Dzisiaj o tym pogadamy! Starałem się wypisać tutaj każde zadanie, każdy wybór, jednak mogłem o czymś zapomnieć. Ten film powstał dzięki streamom z pierwszego Wiedźmina na książkowych wyborach, gdzie razem z wami rozkminiałem, co by zrobił książkowy Geralt, patrząc na to, co robił w książkach. Zaczynamy! Za Temerię! Salamandra napada na Kermoren. W pewnym momencie Savolla i jego przeraza przebijają się przez mury wiedźmińskiej twierdzy. W tym samym czasie Azar Javed plądruje laboratorium wiedźminów. Geralt staje przed wyborem. Pomóc papie Wesemirowi, Lambertowi i Eskelowi w walce z przerazą, czy jednak pomóc Triss i Leo ochronić wiedźmińskie laboratorium? Jestem pewny, że Biały Wilk bez zastanowienia ruszyłby wraz z Triss i Leo ochronić laboratorium. Po pierwsze, Geraltowi zależało na Triss. Na własne oczy oglądałem twój imponujący nagrobek. Obelisk, upamiętniający twą bohaterską śmierć w bitwie o Sodden. Dopiero niedawno doszły mnie wieści, że to była pomyłka. Ostatnimi czasy mało miałem powodów do radości. A tą, której doznałem na wieść, że żyjesz, trudno porównać z jakąkolwiek inną. Chyba tylko z tą, jaką czuję w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Nawet jeżeli główny bohater nic nie pamięta, ponieważ stracił pamięć, czułby, że jakaś relacja ich łączyła. Uczucia i pamięć to dwie różne sprawy, a przez to uczucie nie mógłby narażać jej na niebezpieczeństwo, posyłając ją do laboratorium z Leo, który dopiero się szkolił. Po drugie, no właśnie Leo dopiero się szkolił, mógł zginąć na każdym kroku. Nie wierzę, że Leo byłby obojętny Geraltowi i posłałby go do laboratorium samego Striss. Biały Wilk niejednokrotnie starał się chronić nieznane mu postacie, jak na przykład w sezonie Bush stanął w obronie wieśniaków, gdy napali na nich najemnicy z Wolnej Kompanii. Skoro robił takie rzeczy wobec zwykłych, nieznanych mu ludzi, to młodego wiedźmina, którego poznał choć przez chwilę, zanim napadła ich salamandra, tym bardziej chciałby chronić. Po trzecie, chcesz mi powiedzieć, że trzech doświadczonych wiedźminów nie poradziłoby sobie z jednym wielkim, przerośniętym, gargantuicznym, zielonym który spierdł prosto swojego ogródka, gdy chciałeś z kolaczkiem swojego starego, bo ci kartofle, których ty chciałeś na obiad? I po czwarte, co jest ważniejsze? Przerośnięta modliszka. Trzy wiedźmińskie tajemnice, które nigdy nie powinny wyjść na światło dzienne. Idę z Triss. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Triss jest ranna po walce z Javedem. Geralt przyrządza dla niej eliksir, który postawi ją na nogi. Po wszystkim Ruda próbuje zbliżyć się do Geralta. Czy Gerwan zgodziłby się na... z Triss? Tak, bez najmniejszego problemu. Wsadzę jej opowiadanie, jak nasz Wiedźmin był urodzoną gwiazdą pomarańczowego YouTube'a. Przekonała się o tym Essie, Shani, Coral, Fringilla w bibliotece i wiele więcej. A teraz jak stracił pamięć i nie pamięta o Yennefer, tym bardziej nie miałby żadnego problemu. To od razu pytanie, czy Geralt zdobyłoby karty do nowej talii Gwinta? Tak, jednak tylko przy okazji. Nie szukałby atrakcji, zagadując do każdej i dając złote rękawiczki, ciesząc się przy tym jak młody papa Wesemir, gdy pierwszy raz zaruchał. Bo nie jest karmazynowym pierdołą, ale gdyby pojawiła się okazja, jak Triss bądź Shani w zadaniu przyjaciółka z dawnych lat, nie mógłby się oprzeć. Nie ma nic do wybaczenia i bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź. Sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. Harren ma problemy z utopcami, niszczą jego towary. Geralt postanawia zabić utopcę za informację o salamandrze plus 100 orenów. Po wybiciu utopców pojawiają się elfy, które chcą zabrać towary Harrena. Czy Geralt pozwoliłby zabrać towary elfom? A dlaczego miałby im zabronić zabrać towary? Geralt miał zabić tylko utopcę, tak się umówił z Harrenem. Elfy pojawiły się nagle jak ministrant pod sutanną. One potrzebują lekarstw i jedzenia z tych skrzyń. Geralt nigdy nie oceniał kogoś gorzej albo lepiej, bo jest innej rasy. Czy ktoś był elfem, gnomem, krasnoludem czy pizdogonem? Nie miało to znaczenia. Jeżeli ta osoba była potrzebująca i w porządku na pierwszy rzut oka, pomagał jej. Gdyby zabił te elfy, stałby się najemnym mordercą, jak Wiedźmin ze Szkoły Kota, a tego by nigdy nie chciał. Poza tym, co mają go obchodzić towary gościa, którego dopiero poznał? Bierzcie towary. Zapłacimy ci. Nie jesteśmy przestępcami. Mamy trochę złota, skór i ziół. Wezmę złoto. Reszta mnie nie interesuje. Abigail ukrywa się w jaskini przed Wielebnym i wieśniakami, którzy chcą spalić ją! Oskarżają kobietę o przywołanie bestii, która ich prześladuje, plus manipulowanie prostymi ludźmi. Czy Geralt pozwoliłby na samosąd, aby wieśniacy spalili Abigail? Zdecydowanie nie. Geralt nigdy nie pozwoliłby na spalenie Abigail. Zna całą sytuację, która działa się na Podgrodziu i wie doskonale, że Abigail nie jest jedyną winą w tej chwili. Każdy z tutejszych ludzi popełnił jakiś błąd, przez co nęka ich bestia. Więc spalenie jej na stosie za przywołanie bestii jest większym absurdem niż odmówienie Lambertowi, by wezwać lożę czarodziejek na imprezę.
jest! Do tego trzeba pamiętać, że Geralt nie pozwalał na samosądy. W sadze była bardzo podobna sytuacja, gdzie właśnie Wielebny chciał spalić wiedźmy na stosie, a akurat wtedy Geralt i jego kompania byli na miejscu. Tam jest człowiek Boży! Zaryczał kapłan, przekrzykując wzmagający się wśród wieśniaków pomruk. Boską wierzę sprawiedliwość, karę i pomstę i w Boży sąd. Niech przed Bożym sądem wiedźma stanie! Sąd Boży! Świetny pomysł! Przerwał głośno wiedźmin, występując z tłumu. Kapłan zmierzył go złym wzrokiem. Chłopi przestali szemrać. Gapili się z otwartymi ustami. Sąd Boży! Podjął Geralt wśród absolutnej ciszy. To rzecz całkowicie pewna i bezwzględnie sprawiedliwa. Ordalie akceptowane są również przez sądy świeckie i mają swe reguły. Reguły te stanowią, że w przypadku oskarżenia niewiasty, dziecka, starca lub osoby ułomnej do sądu stanąć może obrońca. Prawda, panie starosto Laps? Zgłaszam się oto na obrońcę. Ogroćcie szranki. Kto pewien jest winy tej dziewczyny i nie boi się sądu Bożego, niech wystąpi do walki ze mną. Podsumowując, Geralt nie pozwoliłby spalić Abigail na stosie i do tego próbowałby uniknąć rozlewu krwi. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Geralt trafił do więzienia. Ma szansę wydostać się z niego, jeżeli pokona króliszka w kanałach. Na miejscu spotyka młodego rycerza zakonu Płonącej Róży, Siegfrieda. Siegfried proponuje, aby razem wyruszyli na króliszka. Czy Geralt przyjąłby pomoc rycerza zakonu Płonącej Róży w kanałach? Wiedźmin jest profesjonalistą. Nie potrzebuje pomocy. W większości przypadków pracował sam. Szczególnie jeżeli chodzi o wiedźmińskie zlecenia. Jednak bywały wyjątki. Na przykład w sezonie burz Geraltowi pomagał Mac Pinety podczas badania miejsc, które zaatakował rzekomy demon. Tylko że była to pomoc wymagana. Biały Wilk musiał dowiedzieć się, co się stało w danych miejscach, aby mógł zapolować na demona. Tutaj mamy sytuację, gdy Geralt wie, że sobie doskonale poradzi z potworem, a Siegfried oferuje pomoc. Według mnie Geralt nie przyjąłby pomocy Siegfrieda, ponieważ zdawałby sobie sprawę z tego, jak króliczek jest niebezpiecznym potworem, przez co nie chciałby, aby młody rycerz zginął w kanałach. Tym bardziej, że Siegfried jest sympatyczny, a Geralt w książkach bardzo szanował kogoś, kto nie traktuje go jak skoczonego śmiecia. Świetnym przykładem jest krasnolud Adario, którego Geralt spotkał na stacji pocztowej, przysiadł się do niego, wypili kurwiego syna Vernona Rosha. Pogadali jak równy z równym, a potem gdy krasnolud zaproponował, aby razem wyruszyli w drogę, Geralt zgodził się z taką wielką przyjemnością, jakby Triss zaproponowała mu nowe doznania. Weź te kajdanki i skuj mnie. Podsumowując, jak dla mnie Wiedźmin nie przyjąłby pomocy rycerza, plus próbowałby przemówić Siegfriedowi do rozsądku, aby dał sobie spokój z króliszkiem i wrócił z powrotem do Wizimy Klasztornej. Dzięki, ale muszę odmówić. Pracuję sam. Jak wolisz. Tylko nie zdziw się, widząc martwe ścierwo króliszka. Do zobaczenia. Geralt wynajmuje prywatnego detektywa Raymonda, aby rozgryźć salamandrę. Pewnego dnia detektywa ścigają salamandry, dlatego ucieka z miasta. Jednak jakiś czas później detektyw wraca. Niestety nie jest to już Raymond, a Azar Javed, który podszywa się pod niego. Czy Geralt domyśliłby się, że Javed podszywa się pod Raymonda? Geralt jest mądry jak papcio Wesemir. Niejednokrotnie pokazywał to w sadze. Najlepszym przykładem będzie, jak dowiedział się, gdzie znajduje się zamek Wilgeforca. Fringilla chciała wyciągnąć z Geralta te informacje, a Biały Wilk podał jej fałszywe miejsce, ponieważ domyślił się, że ta Nilfgaardzka kurwa coś planuje. Skoro rozgryźć coś takiego, to nie rozgryzby Azara? Tym bardziej, że jak wraca Raymond nagle, inaczej wygląda jego dom. Zaczyna zażywać fistech, medalion wibruje przy nim. Z dupy rozgryz całe śledztwo, jakby dostał olśnienie od błogosławiony Vernon Rosh. Koszta jego usług zaczynają się zwiększać i tak dalej. Po tym wszystkim Biały Wilk wiedziałby, że nie może ufać Raymondowi. Zacisnąłby swoją wiedźmińską żyć i doprowadziłby to śledztwo sam do końca. Dzięki czego on znalazłby w krypcie ciało prawdziwego Raymonda i wiedziałby, że ten co ćpie w domu detektywa to Javed, nie Raymond. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Devet oskarża Talara o zdradę i mówi: zabij śmiecia! Czy Geralt zabiłby Talara? W życiu by tego nie zrobił. Tym bardziej, że Talar pomógł Geraltowi w drugim rozdziale dostać się na cmentarz, dzięki czego rozgryzł Javeda. Geralt szanował ludzi i istoty, którzy mu pomagali lub jego bliskim. Na przykład chciał zabić Kahira, jednak jak Kahir powiedział, że ocalił Ciri, Wiedźmin go oszczędził. Albo jak na przykład Regis pomógł Geraltowi i Jaskrowi uciec z fortu Temerczyków i pomimo tego, że Regis był wampirem, Biały Wilk nie mógł go zabić, choć bardzo próbował. Czuł wobec Kahira i Regisa dług wdzięczności. Takich sytuacji było znacznie więcej i wobec Talara też mógł czuć ten dług wdzięczności teraz. Do tego Devet prosi tu, aby Geralt zabił Talara. Od kiedy Biały Wilk jest płatnym mordercą? I od kiedy... Geralt,
Pokaż, żeś prawdziwy patriota. Zabij śmiecia! Geralt jest patriotą! Gerwan, tak jak i inni Wiedźmini z Kermoren, mieli tak mocno wyjebane na politykę, jak mocne są wrażenia w przybytku zwanym Ciaste Wrota. Warto też pamiętać, że Talara znał dłużej i wiedział, kim jest. Deweta poznał na przyjęciu i na odległość było czuć od niego smród niesympatycznego gówna. Talar odejdzie wolny. Pożałujesz tego! Pożałujesz, Wiedźminie! Masz czelność! Dziękuję za pomoc, Geralt. No problemu. Lepiej zniknij na jakiś czas. Porwali Alwina! Geralt rusza na ratunek! Towarzyszy mu! Karmazynowy mściciel! Go, go, Geralt! Zrywi, kurwa! Zrywi, zrywi, kurwa! Geralt! Zrywi, kurwa! Zrywi, zrywi, kurwa! Po odbiciu chłopaka niestety nadchodzą następni! Gerwant musi szybko podjąć decyzję. Do kogo Jaskier ma zaprowadzić Alwina? Do Triss czy do Shani? U kogo Alwin źródło będzie bezpieczniejszy? U Triss, czarodziejki, która ma do czynienia z magią na co dzień i miała już w sadze styczność z Ciri, która też była źródłem? Czy u Shani, która ma ból macicy, że czarownica nic nie wie o wychowaniu dzieci, a z magią ma tyle do czynienia co trolle z inteligencją? Jestem lekki jak piórko, ale nawet troll nie wstrzyma mnie długo. Czekam na odpowiedź. Będę strzelał. Proszę bardzo. Wybieram odpowiedź numer 2. Orzesz, kurwa. Zamknijcie go w celi. Zabierz małego do Triss. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Triss. Gerwant eksploruje bazę Salamandry po drugiej stronie wyzimy handlowej. W pewnym momencie pojawia się wilkołak Vincent Mace, który skacze jak Spider-Man. Co on sobie myślał? Że jest superbohaterem? Czy Geralt pokonałby Spider-Mana wilkołaka Vincenta Mace'a? Jest fajna scena z Sezonu Burz, gdzie właśnie pewien wilkołak rozmawia z Geraltem. Każde wasze życzenie spełnię, jeśli tylko w mej mocy. Dług mam wobec was. Wielki dług. Dzięki wam, że wychodzę po świecie. Boście mnie wam czas oszczędzili. Wam zawdzięczam. Nie mnie, sobie. Temu, że nawet w wilczej postaci pozostawałeś człowiekiem i nigdy nikomu nie wyrządziłeś krzywdy. Nie wyrządziłem. Prawda jest. Ten moment pokazuje idealnie, jakie podejście miał Geralt do rozumnych istot. Wilkołak Vincent Mace właśnie taki jest. Do tego mają wspólnego wroga, Salamandrę. Nie ma opcji, aby Geralt go zabił. Osądzać należy czyny, a nie wygląd. Wybacz. Dziękuję. Pozwól mi odejść, a ja pozwolę żyć tobie. Wiewiórki napadły na bank, a Velerat wysyła chłopca, aby sprowadził Geralta. Kurwa, od kiedy Geralt jest ochroniarzem banku? Biały Wilk nigdy by się na to nie zgodził. Nie ma żadnego celu, aby udać się do tego banku i niepotrzebnie wmieszałby się w konflikt między Zakonem a Skojatel. Geralt jasno powiedział, co sądzi o wojnach. Wiem, że umrę w jakiejś śmierdzącej padliną jamie. Rozszarpany przez gryfa, lamię lub manticore. Ale na wojnie nie chcę umierać. Bo to nie jest moja wojna. Niestety jest to fabularna misja i musimy tam iść. Na miejscu mamy wybór. Iść sami lub poczekać na Siegfrieda. Jak już Geralt zgodził się przybyć do tego banku, to nie czekałby na Siegfrieda. Nie ma po co. Przyciągnął go tu jakiś impuls. Może chęć ratowania ludzi z banku? Wątpię, aby był w stanie czekać na Siegfrieda. Ten impuls, który go tu przyciągnął, byłby tak duży, że chciałby natychmiast zbadać sprawę. W banku, gdyby dołączył się Siegfried i chciałby zaatakować wiewiórki, Geralt przemówiłby mu do rozsądku, że nie po to tu przyszli. Nie chciałby mieszać się w tą wojnę między nimi, plus nie jest płatnym mordercą do wynajęcia. Centrum banku prowadziłby negocjacje z Jejwinem. Jejwin proponuje, aby Geralt pomógł wiewiórkom. Jeżeli to zrobi, nikt nie ucierpi, a oni sobie pójdą. Drugim wyborem jest sprzeciwić się im. Problem polega na tym, że Geralt nie wie, na czym ma polegać ta pomoc wiewiórkom. Dopiero gdy zgodzi się im pomóc, dowiaduje się, że wiewiórki mają problem z kikimorami w kanałach. Myślę, że Biały Wilk w książce zapytałby się Jejwina, czego oczekuje od niego, a gdyby dowiedział się, że mają problem z potworami, zgodziłby się im pomóc. Geralt nic by na tym nie tracił. Nie jest rycerzem Zakonu Płonącej Róży, aby brać udział w wojnie ze Skojatel. Nie musi chronić pieniędzy z banku, nie jest to jego działka. Nikt z cywili nie ucierpi, a do tego zajmie się tym, na czym się zna, na zabijaniu potworów. Jednak zabiłby tylko te potwory, a potem poszedłby w swoją stronę. To, że raz im pomógł, wcale nie oznacza, że przypiąłby sobie wiewiórczy ogon do tyłka, zacząłby siedzieć w lesie, a konkretnie w krzakach, grając przy tym na fujarce, napawając się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Nie oczekuj, że przypnę sobie wiewiórczy ogon i z okrzykiem ruszę do boju. Ale pomogę wam. Po wiedźmińsku. Niczego więcej nie oczekuję. Niestety nie mamy czasu, by uczcić twoją decyzję. Utknęliśmy tu przez potwory. Powiedziałem, że pomogę. Jakie potwory? Kikimory.
Ludzie walczą z Wodzianoi. Kogo poparłby Geralt? Stanąłby po stronie ludzi, czy stanąłby po stronie Wodzianoi? A może próbowałby pogodzić obie rasy? W moim ulubionym opowiadaniu Trochę Poświęcenia Geralt jasno przekazał księciowi Aglovalowi, co sądzi o wojnach z innymi rasami. Prowadzenie wojen z innymi rasami uważam za idiotyzm. Może to i świetna rozrywka dla znudzonych i zblazowanych książąt, ale dla mnie nie. W ten sposób zostaje nam trzecia opcja. Pogodziłby obie rasy. Kto twoim zdaniem ma rację? Nie o rację tu chodzi. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Wodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Wrócę niebawem. Berengar wyjawia Geraltowi, że to przez niego Salamandra wiedziała, gdzie jest Kaer Morhen. To przez niego Javed wykradł wiedźmińskie tajemnice. To przez niego Triss dostała... Sromotny wpierdol. I Geralt miał minutę satysfakcji z nią. Oooo! A nie, czekaj, to było akurat dobre. Rzeźnik z Blaviken ma wybór, zabić Berengara lub nie. Myślę, że Geraltowi nawet nie przyszłoby do głowy, aby walczyć z Berengarem. W sezonie Wóz w karczmie Geralt spotkał Brehema, wiedźmina ze szkoły Kota. Gość dopuścił się rzezi na ludziach w mieście Yelo, a pomimo tego Geralt nie chciał z nim walczyć. Brehem próbował skłonić Geralta do walki, zagroził, że zacznie zabijać ludzi w karczmie, jeżeli Biały Wilk nie stanie z nim do walki. A Geralt mówił, że jeżeli kogoś tknie, wtedy go zabije, ale lepiej, żeby tego nie robił, bo... Wiedźmini nie walczą z wiedźminami. Nie krzyżują z nimi mieczy. Skoro nasz wiedźmin oszczędził takiego śmiecia jak Brehena, bo wiedźmini nie walczą z wiedźminami, to nie oszczędziłby Berengara? Tym bardziej jak Geralt widzi, że Berengar żałuje tego, co zrobił. Nie zamierzam cię osądzać. To znaczy, że rozumiesz i nie potępiasz mnie. Nie pochwalam twoich wyborów, ale rozumiem. To znaczy, że... Rób, co uważasz za słuszne. Nie będę twoją niańką. Weź to. Spotkamy się jeszcze, wilku. Elfy wzięły zakładników w wiosce Odmęty. Biała Rajla i Zakon Płonącej Róży przybywają na ratunek. Co zrobiłby Geralt? Pomógłby elfom walczyć z zakonem, czy jednak nie mieszałby się w ich sprawy? Geralt na pewno próbowałby przemówić Toruwiel i elfom do rozumu, aby puścili zakładników, a w szczególności Alwina. Niestety jedyne, na co Toruwiel się godzi, to na... Ważą się losy świata, a ty myślisz o seksie? W sumie masz rację. Rozbieraj się. Jedyne, na co Toruwiel się godzi, to na wypuszczenie Alwina. Geralt zdawałby sobie sprawę, że nie ocali reszty mieszkańców wioski. Nieważne, jaki wybór by podjął, dojdzie do masakry. Do tego nie chciałby się mieszać w wojnę między zakonem a elfami. Jego zdanie na ten temat już znamy. Więc Geralt uciekłby z Jaskrem z Odmętów, a elfy i zakon wyżynaliby siebie nawzajem. Wiedźminie, to bardzo ważna decyzja. Być może jedna z najważniejszych w twoim życiu. Co robimy? Ratujemy Alwina i uciekamy? Dokładnie. Co mam zrobić? Znajdź króla rybaka. Musimy wracać do Wyzimy. Niech będzie gotów. Do zobaczenia na brzegu! Adda została przemieniona w strzygę i... Znowu rozpierdala cały... Cmentarz! Co by zrobił Geralt? Odczarował ją czy zabił? Geralt na 200% próbowałby odczarować Addę, tak samo jak w pierwszym opowiadaniu Wiedźmin. Tym bardziej, że na samym początku rozdziału 5 dowiaduje się od Triss, że ktoś celowo zmienił Addę w strzygę. Geralt nie skazałby tą młodą dziewczynę na śmierć, wiedząc, że ktoś celowo do tego doprowadził. Jak się czuje Adda? Znacznie lepiej niż jako strzyga, to na pewno. Ale jeszcze długo będzie dochodziła do siebie. Wiedźminie, nie wiem jak ci dziękować. Cieszę się, że Adda żyje i ma się dobrze. Wyzima płonie, jest gorąca jak młody papa Wesemir w 1112 roku. Elfy i zakon walczą ze sobą. Geralt spaceruje sobie po Wiedźmie Klasztornej, jakby miał urlop od wiedźmińskiej roboty, gdy nagle na swojej drodze spotyka Siegfrieda i Eivina. Sprowokowałby ich do walki, czy jednak przemówiłby im do rozsądku? Książkowy Geralt walczył tylko w ostateczności. Jeżeli nie było to konieczne, starał się przemawiać drugiej osobie do rozsądku. Przykładem może być wcześniej wspomniany Brehen lub Renfri. Nie będzie tu drugiego Tridam, rzekł Geralt z wysiłkiem. Nie byłoby. Stregobor wyśmiał mnie. Powiedział, że mogę wymordować cały Blaviken i dorzucić kilka okolicznych wsi, a on i tak nie wyjdzie z wieży. I nikogo, wliczając w to ciebie, tam nie wpuści. Co tak patrzysz? Tak, oszukałam cię. Całe życie oszukiwałam, gdy było trzeba. Dlaczego miałam robić wyjątek dla ciebie? Odejdź stąd, Renfri. Zaśmiała się. Nie, Geralt. Wydobyła miecz szybko i zwinnie. Renfri. Nie, Geralt. Geralt nie chciał walczyć z Renfri. Ona go do tego zmusiła. W sytuacji Siegfrieda i Eivina jest możliwość przemówienia jednemu i drugiemu do rozsądku. I to by właśnie zrobił Biały Wilk. A więc walcz z prawdziwymi wrogami. No. I zostaw cywilów w spokoju. Masz rację. Moimi prawdziwymi wrogami są elfi odmieńcy. Nie o to mi chodziło. Musimy się przygotować na ich przyjęcie. Chłopcy, formować szyk. A co z cywilami? Lepiej niech się stąd zabierają. Ludzie,
Uciekajcie stąd do waszego króla! Otwórz oczy, Yavin. Zabiła ją twoja ukochana wojna. Przestań wreszcie grzebać w przeszłości i topić świat we krwi. Zbuduj coś, choć raz. To nie wojna zabija, ale ci, którzy ją toczą. Ludzie, elfy, krasnoludy. Masz rację. Najwyższy czas, żeby coś zbudować. Wafail, wilku. Po ostatecznej walce Geralta z Rivii i Jakuba de Aldersberg pojawia się król Gonu, który chce zabrać ze sobą Aldersberga. Czy Geralt oddałby go Gonowi? Król Gonu chce zabrać ze sobą Jakuba, opowiadając przy tym Geraltowi konsekwencje jego wyborów przez całą grę, plus mówi, że obserwował go cały czas. Przez amnezję Geralt go nie pamięta, jednak wie, że Gon ma coś z tym wspólnego. Wątpi, aby Geralt oddał Jakuba królowi Gonu. Nie ma żadnego powodu, aby mu ufać. Nie wie, co on chce zrobić z Aldersbergiem, plus Gon nie oferuje Geraltowi za Jakuba nic, nawet skrawka jego pamięci. Dlatego Geralt odmówiłby królowi Gonu i zostawiłby Aldersberga dla siebie. Nigdy. To sprawa między nim a mną. Przecież i tak go zabijesz. Owszem, tak zdecydowałem. Powody są moje i nic ci do nich. Zejdź mi z drogi, póki możesz. Za chwilę będzie za późno. Chcesz walczyć? Niech i tak będzie. Już skończy się twoja ucieczka przed śmiercią. Dobądź miecza. Już się bałem, że wybierzesz szachy. Wesna po zapierdalaniu jak dyliżans kończy zmianę w karczmie i wraca do domu. Niestety, po drodze napadają ją bandyci. Czy Geralt by jej pomógł? Wiedźminie, pomocy! Zła dzieweczka do laseczka do zielonego barara. Wiedźminie, pomocy! Pójdę do najbliższego burdelu. Wiedźminie! Dobrze już, dobrze. No oczywiście, żeby jej pomógł. Zoltana napadli bandyci. Czy Geralt by mu pomógł? Tak samo jak z Vesną. Wpierw chciałby odwiedzić burdel, ale potem Zoltek namówiłby go na pomoc. Znaczy, pomógłby. Haren ma paczkę do dostarczenia do Wyzimy Klasztornej. Czy Geralt dostarczyłby paczkę? A co, on zatrudnił się w DPD albo innym impoście? Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. Kurier. Geralt z Rivii. Przejdę. Nilfgaard. Gulsina. Zaniosę paczkę, nawet jeśli będę musiał przepłynąć pierdolone Skellige. Nie zna Harena, nie wie, co jest w tej paczce. Mógłby sobie tylko problemów narobić przez tą paczuszkę. Plus Geralt nie zajmuje się takimi sprawami. Nie zrobiłby tego. Geralt walczyłby na pięści i grał w kościanego pokera? Geralt nie był hazardzistą, nie grał w żadną grę w książkach i tym bardziej nie walczył na pięści dla pieniędzy. Nie robiłby tych rzeczy, by zarabiać. Może raz zagrałby z Zoltanem w kości, aby zobaczyć, jak to wygląda, ale wątpię, aby miał na to czas. Hej, wnusiu! Odprowadziłby dziadka do kaplicy na bagnach? Zależy, czy by mu zapłacił za walkę z potworami. Za darmo wątpię. Bandyci naprzykrzają się dziwką w Zimie Klasztornej. Geralt by pomógł? Zależy. Jakby spotkał przypadkowo po drodze grupkę bandytów znęcających się nad prostytutką, pomógłby im jej najebać. Pomógłby jej z bandytami. Ale jeżeli Carmen chciałaby go wynająć, aby pozabijał bandytów, nie zrobiłby tego, nie jest płatnym mordercą. Zakon i Skojatel napieprzają się na bagnach. Geralt pomógłby? Przypomnijmy sobie, co sądzi o takich wojnach. Szczerze mówiąc, mam to w dupie. I to tak głęboko, że trzeba by sztygara z Mahakamu, żeby się do tego nie dokopać. Za zbieranie dwugrodu jest hajs na bagnach. Geralt zbierałby kwiatki, a co, on kurwa zielarzem został? Brzmi kusząco. Waska opowiada, że zaginął dzieciak. Prawdopodobnie porwali go druidzi. Geralt udałby się do gaju druidów i szukałby dzieciaka? Gdyby było mu po drodze, mógłby zapytać, czy ktoś widział to dziecko. Jednak wątpię, aby się tym zajął, tym bardziej za darmo. Shani organizuje imprezę. Geralt przyłączyłby się? Nie dość, żeby się przyłączył, to jeszcze... Pokażę ci. Wszystkie moje atuty, również nie są... A potem w komnacie zedreszcie sukienkę! Yavin ma list do Vivaldiego. Geralt by go dostarczył? Nie wziąłby go, z tego samego powodu, z jakiego nie wziąłby paczki Harena. Geralt odkrywa, że dziadek jest kanibalem. Zareagowałby jakoś na to? Jeżeli kanibal zabijał ludzi, aby mieć co włożyć do garnka, to Geralt by go na pewno zabił. Nie wierzę w to, aby ten dziadek nie wpłynąłby emocjonalnie na Geralta, w tym negatywnym sensie. Wiedźmin często pod wpływem emocji podejmował decyzje w książkach. Jakby sobie wyobraził, że ktoś idzie po bagnach, a ten dziadek nagle robi... I tej osoby nie ma, albo ta osoba jest, tylko już kurwa na patelni, to zabiłby go. Lub zagroziłby mu, aby więcej tego nie robił, bo go ostatecznie się rozpierdoli. Geralt dostaje srebrny wiedźmiński miecz na początku drugiego aktu. Czy zainteresowałby się, do kogo ten wiedźmiński miecz wcześniej należał i czy jest to prawdziwa wiedźmińska klinga? Patrząc na sezon burz, Geralt bardzo poważnie traktował swoje miecze, więc chciałby mieć pewność, że ten miecz jest porządny i może śmiało z nim pakować się w zlecenia wiedźmińskie. Do tego wątpię, aby Geralt nie zainteresował się, skąd nagle wziął się wiedźmiński miecz w mieście. Jaskier był w domu pewnej niewiasty. W pewnym momencie jej
ojciec wbija do pokoju, gdzie jest Jaskieros i jego wybranka. Jaskier od razu zaczyna spieprzać ile sił w nogach. Niestety zostawił lutnię. Geralt pomógłby mu odzyskać ją? Gerwant pomagał Jaskrowi niejednokrotnie w opowiadaniach i sadze. Myślę, żeby się zirytował, ale jednak pomógł Jaskrowi. Tutaj niby stracił pamięć, ale myślę, że nie miałoby to jakiegoś wielkiego znaczenia. Kiedyś też się nie znali, a załapali szybko kontakt. Tutaj mogłoby być podobnie. Do tego Jaskier mógł przypomnieć Geraltowi ich stare dzieje. Dentysta szuka zębów. Geralt zbierałby zęby do kolekcji dentysty? Zęby zbieram. Pierdol się. Sanitariuszka ma problemy z babcią. Mówi, że dziwnie się jej babcia zachowuje. Jednak sama nie wie, że babcia ma fledera w piwnicy. Geralt odwiedziłby babcię medyczki? Raczej nie. Z tego co mówi medyczka, nie można wywnioskować starcie z potworem. Mogła być to również jakaś choroba, że babcia się tak zachowuje. Geralt raczej próbowałby pocieszyć sanitariuszkę, ale wątpię, aby udał się do babci sprawdzić, co się z nią dzieje, a potem jeszcze zdobyć nową kartę. Moje słabe serce. Toruwiel i elfy głodują. Geralt kupiłby im chleb? Tak. Geralt w książkach zazwyczaj nie miał pieniędzy i sam wiedział, jak to jest nie mieć jedzenia. Byłoby mu ich po prostu szkoda. Gdyby Wiedźmin 1 nie był grą, a książką, tutaj również Geralt miałby problem z pieniędzmi. Warto jeszcze dodać fakt, że Toruwiel rozpoznaje Gerwanta i mogłaby mu opowiedzieć, co kiedyś z nim robiła. Berengar opowiada Geraltowi o legendarnej zbroi kruka. Geralt szukałby jej? W książkach nie kojarzę, aby kiedykolwiek był temat zbroi wiedźmińskiej. Raczej Geralt byłby tak tym zainteresowany jak polityką. Polityka i seks sprowadzają się w sumie do jednego. Do pieprzenia. Antoite, czy jak ona się tam kurwa nazywa, prosi, aby Biały Wilk zaniósł po 300 orenów jej trzem kuzynom. Zgodziłby się? A jest to wiedźmińska robota? Nie! Zanieś im proszę po 300 orenów. Dobra. Potrzebuję dziwki. Tego towaru ci u nas dostatek. Potrzebuję dużo dziwek. Wszystkie zlecenia wiedźmińskie typu Nagule, Echinopsy, Utopce, Zjadarki wykonałby z dwoma palcami w dupie, z czego każdy z tych palców jest osobnej ręki. Też chciałbym tak umieć. Jedynie nie podjąłby się zlecenia na psy, bo nie chciałby mieć problemu z policją. HWTP w Straży Świątynnej. Tak samo pokonałby każdego specjalnego potwora typu Ozrel, Król Krypty, Moa, Drapieżna Wiwerna, Ureus, Pradawny Cmentar i tak dalej. Zadania, które teraz sobie szybko omówimy, są zadaniami pobocznymi, jednak w każdym z nich jest potrzebny faktycznie wiedźmin, a nie jakiś najemnik. Dlatego zakwalifikowałem je jako wiedźmińskie zlecenia. Towarzysz Leuwardena zaginął w jaskini pod murami Wizimy. Leuwarden obawia się, że zabiły go potwory. Geralt przyjąłby zlecenie na 100%, nie ma wątpliwości. Ale gdyby wrócił do Leuwardena i powiedział mu, że jego towarzysz nie żyje, Leuwarden nie chciałby zapłacić za wiedźmińską robotę, którą Geralt wykonał, dopóki nie pochowa jego przyjaciela. Geralt zgodziłby się na pochówek? Według mnie nie. Zabił potwory, dowiedział się, co się stało z jego przyjacielem. Należy mu się nagroda, więc zażądałby obiecanej zapłaty od kupca. Geralt jest postacią, która niejednokrotnie była w stanie wpłynąć na drugą osobę. Czy to za pomocą siły argumentu, czy to za pomocą argumentu siły. Leuwarden w takiej sytuacji nie miałby wyjścia. Musiałby pochować sam swojego towarzysza, a do tego zapłacić Białemu Wilkowi za zabicie potworów. Wieczorem na przystani na bagnach Utopce robią sobie gay party. Geralt pokonałby je, nawet by dołączyłby się do tych partów. Znaczy co? Pokonałby ich. Drwale na bagnach mają utrudniony kontakt z Wyzimą przez potwory i Wodjanoj. I coś zrobiłby z tym Geralt? Potwory by zabił, a z Wodjanoj by się dogadał. Zagramy w gwinta? Menel spod Biedronki, pan Wiesław, zachęca do odwiedzenia domu, gdzie jest ukryty tajemniczy skarb. Jednak dom jest nawiedzony, jakby zamieszkała tam twoja teściowa. Podjąłby się Gerwancik zadanka? Zależy, wpierw bandyta musiałby zagwarantować mu konkretną sumę i to by wystarczyło, aby przyjął zlecenie. Babcie prześladuje mąż nieboszczyk, rozpowiada, jakim ona za życia była chodzącym burdelem. Geralt zająłby się upiorem? W sumie ten upiór nie atakuje ludzi, nie jest groźny, on po prostu obgaduje żonę. Szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdyby Geralt pogadał z nim jak chłop z chłopem i by go nie zabił. Moja żona to ścina. Stary, rozumiem cię. Cwaniaczek chce odzyskać rodzinną pamiątkę, pierścień. Jednak w miejscu, gdzie znajduje się rodzinna pamiątka, są umarlaki. Geralt przyjąłby zleconko? Zabiłby potwory za konkretną sumę. Jednak wątpię, aby przyniósł tą rodzinną pamiątkę. To musiałby cwaniaczek sam ogarnąć. Konrad chce porządne wino, a nie jakiegoś taniego sikacza z karczmy. Zleca Geraltowi, aby udał się w miejsce, gdzie jest najlepsze wino. Najlepsze wino na Litwie. Najlepsze wino na Litwie. Najlepsze wino na Litwie. Problem polega na tym, że winka strzegą potwory. Geralt przyjąłby zlecenie? Ponownie, za konkretną sumę pozbyłby się potworów, jednak wino Konrad musiałby sobie sam przynieść. W rozdziale trzecim wymagane jest, aby pomóc Jejminowi zabić Bruksę w kanałach w zadaniu Echa Przeszłości lub pomóc Zygfrydowi rozwiązać tajemnicę, dlaczego ludzie giną na cmentarzu w zadaniu 6 stóp pod ziemią. Niestety można wykonać tylko jedno z tych dwóch zadań. Które zrobiłby Geralt? Według mnie wykonałby zadanie Zygfryda, ponieważ zna go dłużej, przez co Geralt mógłby złapać z nim lepszy kontakt. Jejwina do tej pory Geralt mógł nawet nie poznać, jeżeli
jeżeli nie pogadałby z nim w gaju druidów. W owym zadaniu Siegfrieda spotkałby gadającego gula. Zabiłby go? Nie, ponieważ to istota rozumna, która nie zabija ludzi, a żywi się padliną. Od gula dowiedziałby się, dlaczego giną ludzie na cmentarzu. Odpowiedź jest prosta, przez Skojatel. Geralt ruszyłby ich w kierunku, porozmawiając z nimi. Jednak ci dają wybór białemu wilkowi. Albo ratuje ludzi w krypcie, którzy są zostawieni na pastwę guli, albo ich ściga. Geralt niejednokrotnie ryzykował swoje życie, by ocalić innego człowieka. Ruszyłby od razu do krypty ocalić ludzi, a Skojatel uciekliby. Geralt otrzymuje zadanie od rycerza, aby odnalazł jego siostrę, która podobno stała się wampirem. Skoro w grę wchodzi wampir, Geralt przyjąłby to zlecenie. Po kilku tropach trafiłby do burdelu. Tam dowiedziałby się, że siostra rycerza była bardzo nieszczęśliwa z nim, dlatego uciekła i stała się kurwą. To brzmi jak pomysł na książkę romansową. Do tego Geralt dowiaduje się, że cały burdel jest opanowany przez wampiry. Jednak owe wampiry nie zabijają klientów, a tylko podpijają trochę krwi. Co by zrobił biały wilk z tymi wampirami? Według mnie nie zabiłby ich. Były to istoty rozumne, które nie zabijały ludzi, a tą krew, którą podpijały, można porównać do sukuba, który w zamian za przygodę marzeń z danym mężczyzną odbiera jemu siły witalne. Nie jest to śmiertelne i nie szkodzi w żaden sposób drugiej osobie. Do tego warto dać fakt, że sama siostra rycerza nareszcie czuje się szczęśliwa i nie musi użerać się ze swoim braciszkiem. Dlatego Geralt wraz z wampirzycami odbywa kwadrat życia. Jednak niestety po wszystkim przybywa rycerzy, który chce zabrać z burdelu swoją siostrę i zabić wampiry. Co zrobiłby Geralt? Według mnie próbowałby przymówić rycerzowi do rozumu, jednak nic by to nie dało i doszłoby do walki, w której rycerze polegliby, a wampiry by przetrwały. Brat kupca został zabity przez potwory. Kupiec chciałby odzyskać środowy pierścień z ciała brata. Geralt by pomógł? Za konkretną sumę nie byłoby problemu. Budowniczemu mostu skrzaty przeszkadzają w budowie mostu. Czy Geralt pomógłby mu zbudować most? Znaczy, czy Geralt pomógłby mu rozwiązać problem ze skrzatami? Tak, Geralt to specjalista w dogadywaniu różnych ras. Żona kowala ma dość, że jej mąż ciągle lata z sukubem. Prosi, aby Geralt przyniósł jej składniki, dzięki którym zrobi naszyjnik odstraszający sukuba. Geralt by się zgodził, normalne zlecenie. Jednak jak wychodzi z domu, mąż żony ma lepszy pomysł. Prosi, aby Geralt przyniósł składniki, dzięki którym uśpi sukuba na jakiś czas, aż żona zapomni o nim. Które zadanie wykonałby Geralt? W Panie Jeziora była bardzo podobna sytuacja. Kobitki i księżna Tusson chciały, aby Geralt zabił sukuba, który co chwilę korzysta z ich facetów. Biały wilk przyjął zlecenie. Potem rycerze chcieli, aby tego nie robił, a w zamian oni mu zapłacą więcej. Co zrobił Geralt? Za odpowiednią sumę zgodził się nie zabijać sukuba. Potem co ciekawe, dostał nawet zapłatę za rzekome zabicie sukuba od kobiet, bo sukub przestał pojawiać się w mieście przez romans z Regisem. A one myślały, że Geralt zabił sukuba. Ale tutaj nie ma kto romansować z sukubem. Wniosek: Geralt przyjąłby ofertę męża, aby uśpić sukuba. Upiory nawiedzają druidzki krąg, trzeba się ich pozbyć. Geralt przyjąłby zlecenie? No cóż, na tym polega bycie wiedźminem. Nimfie wonnej utopiec Zephyr ukradł naszyjnik, który dostał od pani jeziora. Geralt pomógłby odzyskać naszyjnik? Za odpowiednią zapłatę? Zrobię wszystko. Nawet się skurwię. I tyle, jeżeli chodzi o to, co zrobiłby książkowy Geralt w pierwszym Wiedźminie według mnie. Jestem ciekaw, z czym się nie zgadzasz. Napisz o tym w komentarzu. Dziękuję ci pięknie za dotarcie do końca w tym materiale. Życzę ci miłego dnia i cóż, do następnego.